zaczęliśmy od środka, bez przedstawiania Filipa Springera, ale żyjemy z nim, a właściwie z jego książkami już od dłuższego czasu. Jak Państwo świetnie wiedzą, Filip chyba jest dzisiaj najbardziej wpływowym człowiekiem piszącym o architekturze, nie będącym architektem. Dobrze mówię? Tak, to na pewno. Jest paru bardziej wpływowych, ale oni są przynajmniej z wykształcenia architektami. Tak. Ale nie wiem, czy jestem wpływowy. No, ja... Jesteś okay. Na pewno. Jesteś wpływowy. Zaczęło się wszystko od... Oczywiście Filip był dziennikarzem i nadal jest dziennikarzem, ale tak naprawdę książką, która pokazała nam go jako znakomitego pisarza, była słynna już Miedzianka. Historia miasta, które zniknęło pod powierzchnią ziemi, które Filip właściwie z taką... niczym archeolog wyciągnął spod ziemi i w dodatku opowiedział jego historię sięgającą głębokiego średniowiecza i od tego się zaczęło, a potem wydawało się, że pozostanie przy tych reportażach historycznych, a nagle przerzucił się w stronę architektury, która na naszych oczach też się zapada pod ziemię, a nawet jeśli pod ziemię, to bywa demontowana, wysadzana, eliminowana. Czyli architektura, którą sam nazwał bardzo ładnie, czy też przytoczył, to jest twoja nazwa? Źle urodzone, czyli ta architektura, która powstała głównie w okresie powojennym w Polsce PRL-owskiej i która miała także w naszych oczach, mówię o swoim pokoleniu, taką skazę brzydoty, wielkiej płyty, późnego modernizmu, surowości, a w dodatku jeszcze obrosła rozmaitymi przebudówkami, przybudówkami, takimi adaptacjami, któreśmy robili albo jako ludzie prywatni, albo urbaniści czy architekci. I w efekcie do tego doszedł jeszcze brud i taka naturalna patyna, która osiadła na tej architekturze. I to było coś, po prostu, co się kojarzyło i z reżimem, i z biedą, i z takim zapóźnieniem architektonicznym. Filip z jakąś dziwaczną perwersją zaczął się wmawiać nam, że to nie tylko jest ciekawe, historycznie ciekawe, bo to wybitne nazwiska architektów za tym stoją, ale także, że to jest piękne. I to było najbardziej zaskakujące, bo jakby Filip nauczył nas patrzeć na tą architekturę. Co ci się w tym perelowskim modernizmie podoba? A to najlepsze jest to, że całe to zainteresowanie wzięło się zupełnie z odwrotnej emocji. To znaczy... Ja mieszkałem przez całe życie, aż do końca studiów właściwie, w secesyjnej kamienicy w centrum Poznania. I potem pierwsze własne mieszkanie wynajęte, gdy się wyprowadziłem od rodziców, było na wielkim blokowisku na obrzeżach tego Poznania, na Ratajach. I bardzo się tam źle poczułem i postanowiłem się dowiedzieć, z czego to wynika, że ja mam taki dobry moment w życiu, że się w końcu wyprowadziłem od rodziców i jestem na swoim, powiedzmy. A jednocześnie się tam bardzo źle czuję. I zacząłem zgłębiać to, czym jest ta wielka płyta, czym jest to blokowisko, z czego ono wynika, że to jest jakaś popłuczyna po modernistycznej idei strefowania miasta. I z tego to się wzięło, ale potem jakby ten wektor się trochę obrócił, bo się okazało, że w tej całej masie tej takiej bardzo typowej, byle jakiej, szarej architektury, która teraz jest tam machnięta różnymi kolorami, że są też budynki wartościowe. I to też nie jest tak, że ja jestem takim bezkrytycznym wyznawcą ich piękna, bo jak pierwszy raz zacząłem stary dworzec w Katowicach, to powiedziałem mojemu koledze Markowi Woźniczce, że tam nie mam co fotografować, bo to jest po prostu obrzydliwe i trzeba to wyburzyć. Ale wszystkie te budynki są pewną opowieścią i może i one estetycznie mi się nie podobają, przynajmniej nie wszystkie, natomiast wszystkie są pozostałością po ostatniej wielkiej idei w architekturze, czyli modernizmie, po takim wielkim... trudno powiedzieć eksperyment na coś, co trwało prawie 100 lat, ale po takim wielkim ruchu przemiany świata i mi bardzo dzisiaj w myśleniu o architekturze, mimo że wiemy, że tamten ruch poniósł klęskę pod wieloma względami, jakby nie chcielibyśmy żyć i nie chcemy żyć w mieście modernistycznym, to mi dzisiaj brakuje takiej wielkiej idei w architekturze i takiej myśli o tym, że będziemy zmieniać świat dzięki temu, jak formujemy tą przestrzeń. Bo teraz mam wrażenie, bardzo pragmatycznie podchodzimy do pewnych rzeczy, czy tak bardzo w odniesieniu do arkuszy w Excelu. Więc jakbym miał powiedzieć, co mi się podoba, albo co jest takiego pięknego w tej architekturze, to idea, znaczy ta wielka wzniosłość, jaka stoi za tą architekturą, a też to, że ta wzniosłość się przekłada czasem na marność przestrzenną, marność architektoniczną jest ciekawsze, bo to jest ciekawe, jak dobre intencje zamieniają się w słabe rezultaty często. Wiesz co, ale mieszkanie w idei to nie jest łatwe.
I ja tu podejrzewam coś takiego, że jednak nad praktyką dominuje u ciebie spojrzenie estetyczno-filozoficzne, że tobie się to podoba jako idea architektoniczna, która ma też za sobą oczywiście pewien projekt wspólnotowy, czyli skłonienie jednak, pomyślenie o ludziach, którzy mieszkają ze sobą razem dość blisko i architektura ma w sobie taką zdolność społecznej integracji i budowania pozytywnych relacji. To ta perspektywa, wiem o tym, że jest ci bardzo bliska, że ta cała idea domków na przedmieściach ostatecznie, prawda, atomizuje społeczeństwo i tworzy z nas takie molekuły, moduły, które dbają o to, co jest w ich ogródku, natomiast już niespecjalnie są zainteresowane, co się dzieje pomiędzy budynkami, prawda? A to jest ta, między innymi ta idea modernistyczna. No ale, no właśnie, ale czy ty o tym myślisz też jako o takiej przestrzeni, która buduje pewien komfort życia w tym szerokim rozumieniu, nie tylko taki sprywatyzowany, ale taki, że po prostu w tej przestrzeni modernistycznej lepiej nam się żyje niż w innej? Nie, w modernistycznej to ja bym nie powiedział, że lepiej nam się żyje. Mnie interesuje to, jak próbowano ten komfort poprawić i jak poniesiono klęskę, bo jak modernistyczne miasto jest nie do życia, wystarczy stąd wyjść i pójść pod super jednostkę. Ale jednocześnie mnie nawet nie interesują same końcowe rozwiązania, czy to będzie miasto takie rozlane i to będą osiedla domków jednorodzinnych, czy to będzie miasto modernistyczne, czy to będzie powrót do takiego miasta tradycyjnego z ulicą i placem. Mnie bardziej interesuje tak szczerze ta intencja generowania pewnych zachowań albo pewnych właśnie animowania wspólnoty poprzez przestrzeń. I to się może odbywać na wielu poziomach i można to osiągnąć różnymi narzędziami. I dzisiaj wiemy, że moderniści w tym polegli. Natomiast ja zawsze powtarzam takie zdanie, które profesor Jan Gehl mówił. Jan Gehl to jest taki duński urbanista, który jest jedną z twarzy, bo niekoniecznie głównym ideologiem takiego ruchu humanizacji miast i przystosowywania ich do pieszych i tak dalej. Że mnie bardzo ujmuje ta jego intencja. On tłumaczy, że jeżeli dwa samochody mijają się w mieście, to ludzie, którzy je prowadzą, nie mogą się do siebie uśmiechnąć. A dwaj piesi mogą się do siebie uśmiechnąć i dwaj rowerzyści też mają czas, żeby się do siebie uśmiechnąć. Jeżeli ja bym miał powiedzieć, co mnie interesuje w ogóle w pisaniu, architekturze, w przestrzeni i w tego typu historiach, to generowanie takich emocji, znaczy możliwość wygenerowania dwóch ludzi, którzy się do siebie uśmiechają, bo miasto Jana Gehla to jest miasto, którym ludzie się częściej uśmiechają niż miasto Roberta Mosesa, powiedzmy, czyli wielkiego urbanisty nowojorskiego, który postanowił wszystko przebudować na autostrady. A nie wydaje ci się, że trochę za wcześnie na to, że my jesteśmy na takim, na głodzie, na pewnym głodzie technologicznym. Mam na myśli o takiej technologii, której chcemy czynić przede wszystkim prywatny użytek. Myślę o samochodach przede wszystkim i o mieszkaniach. No, że po tym okresie, zwłaszcza no, znowu wrócę do generacyjnej różnicy między nami, ponieważ ja mam dość tej przymusowej wspólnoty wynikającej z nadmetrażu, prawda, z kłopotów znalezieniem własnego mieszkania czy z mieszkaniem w wielkiej płycie. Ja oczywiście jestem beneficjentem wczesnego modernizmu, bo mieszkam w środku Katowic w tym pięknym modernizmie lat 30., gdzie prawda, jest mieszkanie, które zupełnie nie przypomina tych z wielkiej płyty, ale na przykład moja rodzina mieszka na tysiącleciu i bardzo sobie chwali. No więc nie myślisz, że musi przyjść taki moment, że Polacy się zmęczą samochodami, ale to jeszcze nie jest ten czas. No najwyraźniej nie jest, bo się nie męczą. Znaczy nie ma co do tego wątpliwości. I tak ja jestem dość radykalny w mówieniu o tym, natomiast bardzo kupuję ten argument. To znaczy, że dla mojej generacji nie, ale dla generacji starszych samochód był rzeczą statusową i nie tak łatwo z tego zrezygnować mentalnie. I okej, ja to kupuję, ja mogę poczekać, jeszcze chwilę mam czasu. Natomiast bardzo mnie mierzi to, że tego argumentu używają też władze miasta, które jednak powinny biec w przyszłość z pewnym myśleniem. I ja mam ostatnio byłem na takiej konferencji, na której mnie zapytano, poproszono mnie o wykład, czy polskie miasta dołączają do grona europejskich metropolii. Z takim chyba zamiarem, że ja powiem, że tak. Ja tam przez 20 minut mówiłem, że nie, a potem na scenę po mnie wszedł wiceprezydent jednego dużego miasta i powiedział, tak w odniesieniu trochę do tego, co ja powiedziałem, takie zdanie, a ja Państwu powiem, ja tych rowerów to nie lubię, a mnie one nudzą. Ja sobie pomyślałem, że między innymi dlatego Kopenhaga jest pierwszym, najszczęśliwszym miastem na świecie,
ponieważ w Kopenhadze burmistrz Kopenhagi głęboko wierzy w nowoczesność opartą o rower. I on tym rowerem jedzie do tej pracy i z niej wraca i nawet jak pada deszcz. A w Polsce jednak wielu prezydentów nie wierzy w nowoczesność zbudowaną na takim zrównoważonym transporcie, ale oni wiedzą, że muszą coś robić, bo już te ruchy miejskie, bo czasem gazeta napisze, więc tam czasem trzeba machnąć tą ścieżkę rowerową, ale to jest robione bez przekonania i mnie to działanie bez przekonania względem tej nowoczesności, którą my obserwujemy na przykład w Europie Zachodniej, bardzo frustruje, o wiele bardziej niż takie tłumaczenie, które podałeś. To znaczy ja kupuję to, że dla wielu jeszcze to jest takie przejście, na które trzeba czasu. Ja chciałem cię zapytać o ten aspekt lubienia, czy wtórnego polubienia tej architektury, mianowicie poza ideą, bo to z kolei ja kupuję w twojej argumentacji. Natomiast czy ty byś zburzył Pałac Kultury w Warszawie? Nigdy w życiu, a to dlatego, w ogóle nie, estetycznie nie moje, ale barok też nie jest estetycznie mój, ale jakoś nie proponuję burzenia barokowych kościołów, powiedzmy. Pałac Kultury to jest absolutnie fascynująca historia, jeśli chodzi o to wyburzenie. Już pomijam to, że dzisiaj mówienie o wyburzeniu Pałacu Kultury to jest takie gadanie wujków o tym, bo muszą coś gadać, w związku z czym tak sobie pogadają, że wyburzą, bo tego się nie da wyburzyć po prostu. No i tyle. Natomiast Pałac Kultury, doceniam to. Dlaczego nie wolno wyburzyć Pałacu Kultury? Pałac Kultury przemawia językiem architektury. To znaczy, my oczywiście wiemy, jaka stoi za nim historia, że to jest budynek, który powstał w najcięższym okresie totalitaryzmu w Polsce, że kto go nam wybudował, ilu ludzi go budowało, ilu zginęło przy tej budowie. To wszystko możemy przeczytać w książkach. Niedawno była rocznica jego budowy, w związku z czym tych książek się tam ukazało chyba z 10. Natomiast to, co jest ważne w Pałacu Kultury, to nie jest to, co my o nim wiemy, tylko to, co my czujemy, stojąc przed nim. I my czujemy, ja przynajmniej czuję, jestem przekonany, że wielu ludzi czuje swoją nieważność, to znaczy absolutne wykluczenie jako człowieka, to znaczy jesteśmy elementem systemu, stojąc pod Pałacem Kultury. Jesteśmy elementem systemu, który nic nie znaczy i który ten system może wdeptać w ziemię. I wyburzając Pałac Kultury, tracimy architektoniczną opowieść o tej emocji, to znaczy tracimy architektoniczną opowieść o totalitaryzmie. I jeżeli sobie go wyburzymy, to osiągniemy dokładnie przeciwny efekt od tego, który chcą osiągnąć ci, którzy postulują jego wyburzenie. To znaczy stracimy możliwość poczucia strachu przed totalitaryzmem. I to już by było oczywiście moja zła wola, gdybym powiedział, że być może ktoś chce, żebyśmy my się nie bali tego totalitaryzmu, ale ja w to nie idę. Ja tylko mówię, że wyburzenie Pałacu Kultury sprawi, że my stracimy możliwość poczucia bardzo ważnej emocji, strachu przed byciem małym robakiem, którego można zgnieść jednym butem. I po to jest Pałac Kultury, nie po to, żeby podziwiać stalinizm. Nie, to ja się nie chcę bać. Też nie zgadzam się na wyburzenie absolutnie, jeśli ktokolwiek chciałby mnie o to zapytać. Ale pamiętam, że miałem inne doświadczenie, jak byłem pierwszy raz w Warszawie. To nie było tak wcześnie. Byłem już takim chyba wczesnym nastolatkiem, ale nie bałem się. Znaczy, czułem coś chyba, co się czuje, jak się pod piramidą stanie. To, co też oczywiście jest innym rodzajem totalitaryzmu. Mówię o siłach, które wzniosły piramidy. Ale czułem taki rodzaj oczywiście respektu z całą pewnością, ale też i dumy. Ja bym tego nie odbierał. Ja pamiętam Andrzeja Stasiuka, który w książce Dziennik pisany później pisał o Licheniu. Oczywiście Stasiuk jest przewrotny, więc chwali to, co innym się nie podoba, ale argumentacja była dobra. On mówi, właśnie ten Licheń przy całej jego kiczowatości, on odzwierciedla pewne wyobrażenie wielkości, wzniosłości, przepychu, ogromu, które nie jest tylko czymś, co ma straszyć, ale co wyraża dumę z tego, co człowiek może zrobić. Tak, tylko że Licheń jest zbudowany na naszych rodzimych motywach, a Pałac Kultury jednak jest zbudowany, on tam oczywiście ma te Kazimierze, Sandomierze i inne poutykane tu i ówdzie, ale to jest jednak pewien import. Natomiast to, że ja postuluję, to w ogóle, że uważam, że w ogóle mówienie o wyburzaniu Pałacu Kultury jest jakąś abstrakcją, to nie znaczy, że my umiemy opowiedzieć o tym Pałacu Kultury. Znaczy, to twoje poczucie tego jakiegoś podziwu i dumy wynikać może z tego i pewnie wielu ludzi tak ma dzisiaj, że ten pałac jest nieopowiedziany w ten sposób. No ale tu już dochodzimy do rzeczy, które się dzieją trochę poza pałacem, dzieją się w innych przestrzeniach,
I nie ma w takiej debacie o... Znaczy, cała ta debata o wyburzaniu Pałacu Kultury to jest jakaś taka debata o naprawdę jakimś abstrakcyjnym procesie, który nigdy nie nastąpi. A ja bym wolał, żeby ci, którzy postulują wyburzanie Pałacu Kultury, nauczyli się opowiadać o tym, jaką on grozę za sobą niesie. I to by było pożyteczne. Mówienie o jego wyburzeniu jest niepożyteczne, bo nigdy się nie dokona. Ale masz za sobą też doświadczenie amerykańskie, zarówno jako autor, który wędrował ze swoimi tłumaczeniami na spotkaniach autorskich amerykańskich, ale także przyglądałeś się architekturze amerykańskiej, między innymi modernizmowi chicagowskiemu, który, popraw mnie, wydaje mi się, że ma sporo wspólnych elementów z Pałacem Kultury chwilami. Tak, no inny jest, znaczy ja mogę podać ekwiwalent Pałacu Kultury w Warszawie, który stoi 300 metrów dalej, nawet nie, 200 metrów dalej, czyli dom handlowy Witkac. Zmieniają się systemy, zmieniają się pewne hasła ideologiczne, ale architektura je realizuje z wrodzonym sobie wdziękiem. No to, że Pałac Kultury jest upacykowanym drapaczem chmur kapitalistycznym, no to już wiadomo nie od dziś, tak? No, po prostu dostawili swoje i zrobili taką wersję. Już nie pamiętam, który architekt powiedział, że to był bardzo, jakby to obczaskać z tych wszystkich tralek, to by ładnie w Chicago wyglądało. Ktoś tak rzucił o pałacu. Natomiast tak, rzeczywiście ja jechałem do Stanów pierwszy raz z takim poczuciem trochę, nie wiem jak to nazwać, żeby to dobrze zabrzmiało, ale takiego lekkiego lekceważenia, to znaczy jak się pomyśli, nie wiem, jak Amerykanie podchodzą do zagadnienia broni, opieki zdrowotnej i tego typu historii, to ja sobie myślę, że ten kraj to jest taki jednak nie do życia. Stanąłem w centrum Chicago i pomyślałem sobie, że czuję się przymuszony do podziwu. To jest może podobna ta emocja, którą ty miałeś pod Pałacem Kultury, ale ewidentnie ja się tam czułem przymuszony do podziwu, bo jak się spojrzy na w tym sercu Chicago, centrum Chicago, na te wszystkie wieżowce nad tą rzeką, to nie można nie czuć podziwu, mimo że idea, która stoi za tym, żeby zwielokrotniać wartość działki i z tego powstał drapacz chmury jako budynek, jest mi obca, bo to jest czysta chciwość po prostu. I ja nie podziwiam budynków zbudowanych na chciwości, a mimo to miałem poczucie czegoś wielkiego, ale ja też podziwiałem w Chicago będąc Franka Lloyda Wrighta i jego domy jednorodzinne w Oak Park, więc i to już było trochę coś innego. Więc ten modernizm oczywiście, on ma różne oblicza i też został, to jest też ciekawe, że on został świetnie wykorzystany zarówno przez komunizm, jak i kapitalizm tak naprawdę. Wróćmy do Katowic na koniec, bo chciałem cię zapytać o nową architekturę. O modernizmie pisałeś bardzo wiele i tu wystarczy przeczytać twoje książki, żeby wiedzieć, co myślisz i dajesz nam narzędzia czy pewną perspektywę, w jaki sposób można na to patrzeć. Natomiast co myślisz o nowej architekturze i na co sugerowałbyś powinniśmy zwracać uwagę, kiedy wyrastają nam nowe budynki w przestrzeniach, które znamy od wielu lat? Poza oczywiście czystym, takim intuicyjnym wrażeniem estetycznym, że coś nam się podoba albo nie, przymusza nas do podziwu albo nie, w jaki sposób powinniśmy racjonalizować nasze widzenie architektury? A zadam ci konkretne pytanie o tą przestrzeń, w której jesteśmy. Mamy cztery klasyczne, znaczy może nie klasyczne, ale absolutnie odmienne budynki, czy obiekty w bliskim sąsiedztwie. Spodek, centrum kongresowe, w którym jesteśmy, salę NOSPR, i nowy budynek, który powstaje w tej chwili na miejscu starego wieżowca DOKP, czyli te kostki, które widzisz na twoich oczach. Więc co o nich sądzisz? Który ci się podoba najbardziej? Jak one ze sobą grają? No właśnie, bo to są dwie różne rzeczy. Jak mnie pytasz o to, na co powinniśmy zwracać uwagę, to coraz mniej powinniśmy, bo z tym już nie mamy za bardzo w Polsce problemu. Każdy z budynków, który powstał w tej strefie kultury, czyli Muzeum Śląskie i NOSPR i tutaj MCEK, i pewnie te kostki jeszcze nieskończone, mają swoją wartość architektoniczną. Ja jedne lubię bardziej, inne mniej. Muzeum Śląskie uważam za trochę zbyt kosztowne jak na potrzebę. Uwielbiam MCEK, który jest dla mnie, patrząc z zewnątrz, taką totalną opowieścią o historii tego miejsca. Ja w tej dolinie widzę takie tąpnięcia gruntu, które sprawiają, że on się osuwa i to wszystko jest opowieścią o tym górniczym dziedzictwie, to czarne z zielonym. No jakby każdy sobie to przeczyta, kto jest stąd, myślę, doskonale. Jednocześnie on nie dominuje i to jest wielka zasługa. Jemsi to jest jedna z nielicznych pracowni, którzy umieją zbudować budynek z klasą i nie zdominować okolicy. Więc każdy z tych budynków jakoś tam doceniam. Jeden bardziej, drugi mniej, ale każdy
naprawdę doceniam. Problem pojawia się, gdy spojrzymy na to jako część miasta. I dla mnie tutaj powtórzono te same błędy, które moderniści powtórzyli po tamtej stronie ronda w kierunku rynku, czyli na ustawiania w wolnej przestrzeni budynków, które nie są powiązane. Tam wtedy to wynikało z modernistycznego dogmatu, a tutaj mam wrażenie, że to nie jest zrośnięta zresztą część miasta i że też fakty mówią o tym, bo nie było żadnego głównego masterplanu dla całej tej przestrzeni. Ona była, raczej budowano poszczególne budynki, tylko od dobrej woli architektów zależało, czy oni trochę nawiążą, czy nie nawiążą. Z tego powstała ta kładka między NOSPREM a MCEK-iem. Więc ja uważam, że na poziomie architektury jest całkiem dobrze i Katowice się dorobiły kilku wspaniałych ikon. Na poziomie miasta, urbanistyki to cały czas mamy ten sam problem. I już kończąc, bo wiem, że musimy kończyć, przytoczę takie zdanie, które powiedział Zbigniew Maćków, czyli wybitny wrocławski architekt. On powiedział, że już trzeba skończyć z ikonami, że już mamy te ikony w każdym mieście po kilka nowoczesnych, pięknych budynków, którymi możemy się pochwalić w folderach reklamowych. Natomiast teraz trzeba zacząć budować tło, czyli to, co wiąże te budynki, to, co sprawia, że miasto jest do życia i to, co sprawia, że ludzie się między tymi budynkami pojawiają i chcą tam być. I z tym tłem mamy cały czas taki sam problem, jak mieliśmy. Dziękuję. Proszę Państwa, tyle naszego intermedium. Za chwilę następny punkt programu. Filip Springer wróci do nas jeszcze z dłuższą opowieścią o fotografii i architekturze. Najbardziej wpływowy w Polsce pisarz o architekturze Filip Springer. Dziękujemy Państwu.